Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowujemy już pola pod Lubczyk, które będziemy siać bezpośrednio w grunt. Tutaj jeszcze przed uprawą rozrzuciłem wapno magnezowe oraz wieloskładnik. I już od razu robimy całość na raz. Ja to leżuję, tato tam z boku od razu już orze. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Tutaj jest 3,5 hektara. I jeszcze będziemy również siać lubczyk na tym polu, co niby miał być cząbek wtedy, ale niestety przyszła ulewa, potem przepadywało, stała woda, nie było jak wjechać, potem już było za późno, żeby on podrósł i plan, żeby nas zadowalał, jak już widzieli, więc zostawiliśmy to pole i teraz będzie tam lubczyk. Tam również rozrzuciłem wapno magnezowe oraz wieloskładnik. Już jesteśmy po żniwach. Jeszcze tylko nam została kukurydza, ale no to wiadomo dopiero później. Sprzężyta, no nie jesteśmy zbytnio zadowoleni, bo u nas no, nie było rewelacji. Tam średnia to wyszło około 5 ton. Nic rewelacji nie było. Z pszenicy najlepiej odmiana bilans. Średnia około 8 ton. Na przyszły rok najprawdopodobniej już również będziemy siali bilansa i zawsze jedną lub dwie odmiany próbujemy, chociaż na hektarze lub dwóch. Także możecie podać jakieś odmiany. U nas jest głównie trzecia, czwarta, piąta klasa ziemi. Pszenicę przetrzymujemy, pszenżyto sprzedawaliśmy na bieżąco. Pszenicę jednak zdecydowaliśmy się trzymać. Zdecydowaliśmy się siać ten lubczyk bezpośrednio w grunt z tego względu, że w tamtym roku zasieliśmy i aktualnie jesteśmy bardzo zadowoleni. I jeżeli chodzi o właśnie bezpośrednio siany, to na pewno plon będzie dużo większy z tego sianego na jesieni. No, ponieważ on ma na wiosnę dużo lepszy start, a z tą wiosną to różnie bywa, albo może być bardzo mokro, albo bardzo sucho, co później jego wschody. Część również będziemy sadzić w tym roku. Tam już mamy rozsadę na polu. Też zasiliśmy w grunt rozsadę, tylko po prostu gęsto. I to będziemy podrywać takim nożem lub kopaczką. Zwykły do kartofli, tylko z takim nożem na całości. I jeszcze będzie chyba siany na jednej działce. Tylko nie wiem, czy na całości, czy nie, bo tam jeszcze jest czomber też do ścięcia. Ale tam, gdzie już połowy sprzedaliśmy na zielono, to już jest zaorane i również przygotowane już będzie pod lubczyk. Siać będziemy najprawdopodobniej punktowo. Jeżeli chodzi o lubczyk, no to też nie ma co szaleć, bo na pierwszej klasie czy drugiej to jednak no może być problem z jego wykopaniem. Na kozłek czy lubczyk to radziłbym na trochę słabszych ziemiach, tam trzecia, czwarta klasa, może nawet piąta. Na piątej to już prędzej kozłek. W razie może by się udało, w zależności od tego, jakie by były opady. Jednak no, w takiej glinie to już w ogóle odradzam. Jeżeli ktoś ma glinę, to całkowicie odradzam. A zwłaszcza kozłek, ze względu na jego strukturę korzenia, to naprawdę oczyścić go to będzie nie lada wyzwanie z gliny. No i też dzisiaj ma padać ulewny deszcz przez całą noc. Też również ścinamy nasienniki w lubczyku. Próbowaliśmy również wjechać bizonem, bo no wiem, że czasami się udawało, no a niestety przez takie przelotne opady sporo gubi tych nasion. No i ręcznie po prostu ścinamy na orzami na przyczepę, lekko go dosuszymy albo w tunelu, albo tam na suszarnię na chwilę się go wrzuci, tą małą. No, postaram
postaram się również też nagrać z siewu. Także trzymajcie się, do następnego, cześć!